No witajcie, w końcu udało mi się na ten Sztubaj dotrzeć, na Hafterm z naszymi chłopakami. No niestety zajęło mi to 25 godzin jazda samochodem. Normalnie powinno mi to zająć około może 17-18 godzin, ponieważ 2 godziny jedzie się do Calais, 2 godziny do Dover, 2 godziny na promie, czyli to jest 4, zanim się zjedzie, tam trzeba być trochę wcześniej. Niech to będzie 5 godzin, zanim się dotrze do Calais i około 12 godzin jazda samochodem do Austrii. Jednak dwie rzeczy wyszły. Jedno to było to, że jak już dotarliśmy do Dover, to dosłownie o 2-3 minuty się spóźniliśmy na nasz prom. Musieliśmy czekać na prom, który będzie za 2 godziny. Jeszcze ten idiota z DFDS, taka firma jest, która się tym zajmuje, i pyta się o godzinie 20, którym chcemy jechać, czy do Calais, czy do Dunkierki. Ja do Calais zajmuję 1,5 godziny, do Dunkierki 2 godziny z Dover. Z tym, że Dunkierka jest bliżej, powiedzmy, no, Polski, Austrii i tak dalej, czyli kierunku, w którym się chce jechać, około 20 minut. Tak naprawdę może na to samo wychodziło, no ale on twierdził, że nie ma znaczenia, ponieważ one są dosyć w tym samym czasie prawie odjeżdżają. Więc mówię, aha, no dobrze, to w tym samym czasie, no to wszystko jedno, nie będzie Dunkierka. To sobie dłużej posiedzimy na promie, a będziemy krócej jechać, nie? Potem się okazało, że Dunkierka niestety wypływa pół godziny po Calais, czyli Calais było na 9:30, natomiast Dunkierka o 22:00. Pół godziny różnicy, jeśli prom odpływa około godziny 22:00, a pytam się o 20:00, jest to bardzo dużo. Natomiast jeśli bym był, nie wiem, rano o 6:00, a pytał się, o której wieczorem o 20:00 będzie prom, no to rzeczywiście nie jest duża różnica, kiedy się porówna ten albo ten, tam pół godziny różnicy. No i około godziny 22:00 okazało się, że jednak Dunkierka jest również opóźniona o 1,5 godziny, o te 1,5 godziny, czyli 23:30, zanim odpłynęliśmy, była północ, czyli jak zjechaliśmy, to była godzina 3:20 czasu europejskiego. No i rozpoczęliśmy jazdę i zajęło nam to nie 12 godzin, a 15, ponieważ po drodze mieliśmy również w paru miejscach jakieś korki, wypadki i tak dalej, i po prostu 25 godzin. Także byłem wczoraj po prostu wykończony. Natomiast plusem było to, że dla naszego młodszego Harego, dla synka 6-letniego, wykupiliśmy tutaj w tej całej firmie, o której mówiłem, w innej firmie, firma Beski Travel, wykupiliśmy szkołę. I okazało się, że w szkole, ja pamiętam z reguły kiedyś, jak mój starszy syn tam jeździł, to było 5 grup po 6 dzieciaków, generalnie grupowe jazdy były. Teraz widzę, że w tym turnusie, mimo że są ferie normalnie w Polsce, chociaż ja tam pamiętam nawet u nich, jak się jechało w jakimkolwiek tygodniu, to w Polsce ludzie mieli z tym problem, po prostu był full, zabukowany. I teraz zastanawiam się w ogóle, czy już zaczął się taki squeeze wydatkowy w Polsce, czy ludzie się trochę opamiętali, przestali żyć na kredyt, bo no jejku, jakby to nie ukrywać, wydatek rzędu 15 tysięcy, powiedzmy, złotych, nie wiem, 10, może 20, zależy kto tam jak jedzie, no ale jak się no w Polsce niewiele może zarabia, nie wiem, czy ci ludzie wcześniej jeździli na kredycie tutaj na te wyjazdy, no nie mam pojęcia. W każdym razie przyjechało, było 10 dzieciaków tylko, wyobraźcie sobie, czyli 30% tego, co normalnie przyjeżdżało. I do tego dwójka była z zagranicy, mój syn i jeszcze jedno dziecko, czyli z Polski tak naprawdę 8 dzieciaków przyjechało, czyli można powiedzieć, że 20-25% tego, co przyjeżdżało wcześniej. I to było, byłem tutaj no bardzo tym zszokowany. Wspominam o tym, ponieważ no, akurat się tym bardzo interesuje. Interesuje się w ogóle, nie wiem, ekonomią, tym, co dzieje się na rynku ze stopami procentowymi i z tym, jakie ludzie decyzje podejmują w różnych okresach cyklu ekonomicznego. I tutaj mi się akurat to gdzieś tam składa wszystko do kupy. Fajnie, mam jakieś tam swoje obserwacje. Natomiast no, okazało się, że właśnie przez to, że tych dzieci jest tak mało, a mój Haruś zaczyna tak naprawdę z poziomu zero, tam parę razy może gdzieś jeździł na nartach, miał założone, parę razy zjechał, natomiast założyłem, że to jest zero, i w tej jego zerowej grupie okazało się, że jest tylko on sam jeden, czyli za cenę zjazdów grupowych mam 24 godziny, czyli 6 dni po 4 godziny szkolenia dla Harego z instruktorem 1 na 1. Także dam mu to takiego boosta, że to tak jakby na tych grupowych 3 tygodnie, 3 turnusy przesiedział. To także mam nadzieję, że w ciągu tego jednego turnusu tutaj z tym panem 1 na 1 no, będą dosyć fajne wyniki na koniec tego tygodnia. Także 25 godzin człowiek wycieńczony, ale taka fajna wiadomość i w sumie się cieszę, bo fajnie będzie, mam nadzieję.